Wymyte piersi z kurczaka. Weź teraz przekrój na pół, tak jak widzisz, żeby powstały dwie części, ok? Następnie przygotuj sobie papier pergaminowy i dokładnie przyglądaj się, co będę robić. Tak przygotowane mięso wkładamy teraz na godzinę do lodówki. Po godzinie gotujemy wodę w garnku i z chwilą, kiedy woda się ugotuje, nakładamy na garnek sito. No i na to sito już układamy wcześniej przygotowane mięso, tak jak widzicie. Mięso gotujemy pod przykryciem przez 18 minut. Zostańcie do końca, pokażę Wam, jak to mięso wygląda już po zrobieniu. Po 18 minutach wyciągamy mięso, uważajcie, żeby się nie poparzyć, ściągamy cały ten papier pergaminowy, no i mięso będzie wyglądało tak, będzie soczyste, pyszne, zróbcie, a się przekonacie. Życzę Wam smacznego, do usłyszenia.